Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy odcinek zaczynamy spod dębu zwanym Bartek. Moim zdaniem powinien się nazywać Cysterski, tak, a nie Bartek. Tak, byłoby chyba lepiej. Prawda? Ma około 500, niektórzy mówią, że nawet 600 lat, że został nawet zasadzony w czasach Władysława Jagiełły dla uczczenia bitwy pod Grunwaldem. A to są legendy i może bajki nawet. Co przyjmie. Dzisiaj? Owińska. Owińska. Owińska, miejscowość nieduża, niedaleko Poznania, o bardzo ciekawych tradycjach, chociaż nie każdy o niej dużo wie. Leży na szlaku Cysterskim i szlaku świętego Jakuba. Tak jest, jak najbardziej. O wielkich tradycjach i także tradycjach szlachetnych. I pokażemy Państwu miejsca, które nie są dostępne dla zwykłych turystów. Rozmawiam z panem Markiem Budziszewskim, nauczycielem i regionalistą. Proszę pana, Owińska. Nazwa troszeczkę taka dziwna. Z czym się kojarzy? Skąd się wzięła? Dla nas mieszkańców ta nazwa nie jest dziwna, ale bardzo ciekawa. Otóż nazwa Owińska pochodzi od staropolskiego słowa owien, to znaczy baran. Tak. Owien. Dzisiaj mówimy baran, skopiec. Najstarsze zapisy mówią o nazwie Owięsko, a więc bezpośrednie nawiązanie. Czyli jest to nawiązanie do zwierząt. Tak, bezwzględnie. Proszę pana, od kiedy możemy mówić o tradycjach Owińsk, o historii? O historii pisanej można i takiej namacalnej można mówić od połowy XIII wieku, kiedy tutaj powstał zakon i klasztor sióstr Cysterek. I to jest właśnie związek z trzema książętami. Przemysł I, Przemysł II, Bolesław Pobożny. Tak. Mianowicie w połowie XIII wieku, dzięki staraniom księcia Przemysła, sprowadzono tutaj z Trzebnicy siostry Cysterki. Tak. Wtedy w Trzebnicy księcią była Gertruda, córka świętej Jadwigi. I miało to podkreślić związek, sojusz między Piastami Wielkopolskimi i Śląskimi i w jaki sposób zamknąć dotychczasowe między nimi spory. Do kiedy tutaj były Cysterki? Siostry Cysterki przebywały tutaj w tych tutaj oto pomieszczeniach, pewnie, że ulegały przebudowie. Oczywiście. Do końca XVIII wieku, czyli do czasu kasaty i sekularyzacji zakonów przez władze pruskie. I co się z nimi stało? Tak, w formie fizycznej, czyli te siostry, które jeszcze żyły, przebywały tutaj do lat 30. XIX wieku, a potem zostały umieszczone w rozmaitych innych miejscach, między innymi w Ołoboku. Ołoboku, na południu Wielkopolski. Tak. No i dalszy ciąg tradycji Owińsk, no to jest przede wszystkim rodzina Treskowów. Od kiedy oni się tutaj pojawili? Tak. Otto Zygmunt von Treskow w rozliczeniu zasług, które podobno wniósł. Kupiec, nie żaden szlachcic. Ale szlachcic, ponieważ tak. Dostał tytuł szlachecki z rąk króla Prus. W rozliczeniu za liczne zasługi, również i finansowe wobec państwa pruskiego, kupił za niewielkie pieniądze donację, czyli prawa do użytkowania, prawa własności, dzisiaj byśmy powiedzieli, dóbr po cysterskich, dóbr pozakonnych. Nie byli tutaj Trzaskowowie do 1945 roku, ale część majątku chyba sprzedali, przekazali. Tak, mianowicie część majątku została wykupiona przez władze polskie jeszcze przed wojną. I władze pruskie. I władze pruskie. Bo na części terytoriów należących do Trzaskowów powstał poligon, słynny poligon. W Biedrusku, a jak również późniejszy szpital psychiatryczny w Owińskach. Ale to już jest osobna opowieść. A to już jest osobna opowieść. Znajdujemy się w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. Cysterki zamieszkiwały tutaj przez ponad 600 lat. Jest wiele akcentów związanych z tym zakonem. Między innymi, panie Marku? Między innymi, po pierwsze malowidła, a po drugie figury świętych założycieli zakonu cysterców, świętego Roberta i świętego Stefana Hardinga. I świętego Bernarda jeszcze związanego z... Jest ołtarz świętego Bernarda poświęcony właśnie jego wizjom. Tak, właśnie. Dzieło w kościele, w którym się znajdujemy, zostało stworzone na początku przez Jana Katenaciego. Spłonęło, ale potem kto przyjechał? A później jego pracę kontynuował Pompeo Ferrari, który
pozostawił nam świątynię w tej właśnie postaci, dokonał również przebudowy i skończył budowę całego kompleksu klasztornego. Czyli mniej więcej to był okres początek XVIII wieku, lata 20-30. Do 30 lat. Pompeo Ferrari, bardzo znany architekt w Wielkopolsce, ale był tu też jeszcze artysta Adam Swach. Tak, franciszkanin Adam Swach, który w ciągu 2 lat wykonał te przepiękne freski, które dzisiaj możemy oglądać i na kopule, i na innych częściach naszego kościoła. Rzadko spotykane, żeby po zakończeniu swojej pracy artysta namalował swój portret jeszcze, prawda? Tak, jest taki. Jest coś takiego. Jest nad chórem organowym, z taką pewną samoświadomością, czy przedstawiając się, napisał: ja, Adam Swach, franciszkanin, tę oto świątynię upiększyłem ku radości wiernych i ku chwale Bożej. Jeszcze jeden taki wielki artysta, który zostawił swoje dzieło, to Czechowicz, prawda? Święta tak, rodzina. Szymon Czechowicz, którego dzieło znajduje się w poliowym bocznym ołtarzu, przedstawia właśnie świętą rodzinę, a nad nim tondo, na którym wyobrażeni są dziadkowie Pana Jezusa. Cysterek już tutaj nie ma jako miejsce, gdzie były pochowane, ponieważ ich ciała zostały przeniesione na cmentarz parafialny niedaleko ważnego obiektu sakralnego, kościół świętego Mikołaja, prawda? To drugi kościół powinien. Tak, przepiękny zabytek, kościół świętego Mikołaja, który spełniał funkcję kościoła parafialnego. Świątynia, w której się znajdujemy, była klasztorem była dla cysterny. Kościołem klasztornym, tak. Mhm. Tak. I tamten kościół wybudowany w stylu renesansowym, czyli już późniejszy, XVI wiek. Tak, pierwotna świątynia była tutaj w stylu romańskim. Natomiast, w której jesteśmy, jest barokowym, czyli późniejszym od tamtego renesansowego. Tak, ale tamten kościół został pięknie odrestaurowany i warto go również odwiedzić. W czasie II wojny światowej Owińska nazywały się Treskow. Nazwa pochodzi od nazwiska rodziny von Treskow. Tak, rodzina von Treskow została właścicielem dóbr po kasacie zakonu sióstr Cysterek dzięki donacji króla pruskiego, i Zygmunt Otto von Treskow wybudował tutaj pałac, przed którym stoimy, a którego autorstwo architektoniczne przypisuje się Karlowi Friedrichowi Schinklowi. No właśnie, Owińska to niewielka miejscowość, a tak wielu architektów pojawiło się tutaj i rozwijało swoje talenty architektoniczne. Tak, Schinkel, wybitny przedstawiciel niemieckiego romantyzmu, zrealizował, jak wynika z badań, ten oto tutaj stojący za nami budynek. Jest też autorem zabudowań gospodarczych, które towarzyszyły kompleksowi pałacowemu. Pałac powstał mniej więcej w 1806 roku, a ten rok też jest znany z kolejnej ciekawej postaci, Napoleona Bonapartego. Co prawda nie spał tutaj w pałacu, tylko w klasztorze. Tak. Otóż generał Dezydery Chłopowski, adiutant Napoleona, w swoich pamiętnikach pisze, że Napoleon, badając możliwości strategiczne terenów tutaj na północ od Poznania, przeprawił się promem do Owińsk i zwiedzał między innymi właśnie klasztor sióstr Cysterek. Pałac von Treskow działał do czasów II wojny światowej, do stycznia 1945 roku. Potem został przejęty przez władze rosyjskie i władze polskie, a po wojnie już była tu szkoła, prawda? Po wojnie funkcjonował tutaj, funkcjonowało miejsce opieki dla sierot wojennych, a później szkoła podstawowa. Sam pan chodzi do tej szkoły? Tak, ukończyłem tutaj 8 klasę. Wnętrza pałacowe były tak piękne jak za czasów von Treskow? Być może nie aż tak piękne, ale zachowały bardzo dużo ze swojej świetności. No bo dzisiaj praktycznie ten pałac w środku już jest zniszczony. W latach 90. inwestor wykupił go. Potem okazało się to taki trochę niewypał. Dzisiaj własność jest gminy. Tak. Są rozmaite projekty i społeczne, i administracyjne wykorzystania tego obiektu. Natomiast sądzę, jestem przekonany, że wiąże się to z tak wielkim nakładem sił i kosztów, że przerasta to w tej chwili możliwości finansowe. Oby było inaczej. Może się uda znaleźć inwestora, ale pozostałości po tym kompleksie pałacowo-parkowym to właśnie ten park. 14-15 hektarów to taka oaza zieleni dla mieszkańców. Oaza zieleni i wytchnienia, zresztą założony. Kolejna właśnie ciekawa postać. Między innymi przez jednego z twórców ogrodów poczdamskich. Berlińskich. Ogrodnika Leny. Tak. Widzą Państwo, małe Owińska, a tak wiele postaci się tutaj pojawiło. W latach 30. XIX wieku Cysterki opuszczają Owińska. Muszą się stąd wyprowadzić. Ale co
urządzono, co zorganizowano na miejscu ich klasztoru? Na miejscu ich klasztoru władze pruskie w latach 30. XIX wieku urządziły, zorganizowały szpital psychiatryczny Irrenanstalt. I tam przybywali pacjenci z terenów Prus południowych, czyli właśnie poznańskiego. Potrzeby szpitalnictwa były jednak tak duże, że władze pruskie zdecydowały się na wybudowanie nowego, wielkiego kompleksu szpitalnego, na terenie którego obecnie się znajdujemy. I w latach 1870-1873, mniej więcej, wybudowano ten wielki tutaj szpital psychiatryczny, przeznaczony docelowo dla około 1500 pacjentów. To był potężny zespół, zespół architektoniczny większy od Dziekanki. Zdecydowanie tak. To było praktycznie samowystarczalne miasteczko szpitalne z własną elektrownią, gazownią, hydroforią, maszynownią, ogrzewane parowo, z wielką pralnią i kuchnią dla pacjentów i obsługi. Pełna samowystarczalność. Absolutnie tak. Przypomnijmy, że to były lata 70. XIX wieku i tak posunięta technologia. No, było się czym pochwalić i właściwie tutaj szpital psychiatryczny funkcjonował to tutaj aż do 1945 roku, bo polskie władze, polski system szpitalny przejął cały kompleks w Owińsku. Tak, w 1918 roku przejęły to władze polskie i powstał tutaj szpital psychiatryczny polski, część szpitala wojewódzkiego w Poznaniu. I z tego co wiem, to tutaj nawet był taki szpital wzorcowy, tu się odbywały konferencje naukowe, przykładowe spotkania. Oczywiście został zorganizowany tutaj zjazd psychiatrii polskiej w 1938 roku, w stulecie funkcjonowania szpitala w Owińskach. Nawiasem mówiąc, można by dodać, że ten oto kompleks uzyskał złoty medal na światowej wystawie w 1910 roku w Brukseli jako wzorowy, jako model szpitalnictwa przyjaznego pacjentom i humanitarnego. I to wszystko się skończyło w 1939 roku. Tak, wtedy to wkroczyły to wojska niemieckie, które dokonały eksterminacji pacjentów. 1100 osób. Około 1100 osób, a budynki zostały przeznaczone jako siedziba wojsk niemieckich, konkretnie Waffen-SS. I to też wzorcowe. Przypuszczam, że wykorzystanie militarne było przewidywane już dużo wcześniej. Z góry zakładane. Tak. Po II wojnie światowej? Po II wojnie światowej przejęły to władze samorządowe poznańskie i funkcjonował tutaj ośrodek dla dzieci niewidomych, który potem został przeniesiony do budynków koło obecnego kościoła, czyli dawnego klasztoru. A to jest zupełnie inna historia. Oczywiście. Do 1945 roku w Owińskach funkcjonował szpital dla psychicznie i nerwowo chorych. Potem ta tradycja w wyniku dramatycznych wydarzeń z 1939 roku została załamana, ale nastąpiło jej odrodzenie w zupełnie innej postaci poprzez utworzenie w Owińskach, dokładnie w tym samym miejscu, chociaż w innych budynkach, ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych. Dla niewidomych. Niepełnosprawnych z określonym znaczeniem, mianowicie niewidomych. I ten ośrodek jest prawdziwą perełką. Tutaj znajduje się pierwsze i jedyne muzeum tyflologiczne w Polsce, o którym już kręciliśmy takie hasło przewodnie i w ciemności światło. Tak został zatytułowany ten odcinek, więc zachęcamy do obejrzenia. Tu powstał też jeden z najpiękniejszych parków, zwanych Parkiem Orientacji Przestrzennej dla tych właśnie dzieci niewidomych, które mogą poprzez zmysły dotyku, smaku, węchu, ruchu poznawać świat, ale nie tylko dla nich, bo to jest park otwarty dla wszystkich, którzy mają ochotę właśnie to zobaczyć. Zasadzono ponad 300 gatunków roślin, powstały też aleje parkowe, no idealne miejsce na spacery w weekend i nie tylko. Dodatkowo jeszcze powstał wielkopolski quest wokół klasztorów w Owińskach, gdzie możemy się dowiedzieć jeszcze więcej informacji na temat tego niewielkiego miasteczka, wsi, w którym mieszka około 2000 osób.